Nazywam się Tomasz Cukiernik. Napisałem biografię pana Stanisława Michalkiewicza. Napisałem ją, bo musiałem ją napisać. Kiedy pan Tomasz Cukiernik powiedział mi, że nosi się z zamiarem napisania mojej biografii, ogarnęły mnie mieszane uczucia tak zwane. Po pierwsze, dlatego, że nie wydawało mi się, żeby moje życie było aż tak interesujące, żeby pisać biografię, nad którą będą się nudzili czytelnicy. Ale pan Cukiernik mnie przekonał, że jest odwrotnie, że to nie każdy miał takie burzliwe życie, w związku z tym niech tam czytelnicy się z tym zapoznają. Druga przyczyna mieszanych uczuć to była taka, że jak czyjąś biografię już się pisze, to znaczy, że pora umierać, więc to mnie trochę melancholijnie nastroiło, ale rzecz już została sfinalizowana, ma być nawet ilustrowana zdjęciami, z czego jestem bardzo zadowolony. Przeprowadziłem wywiady z ponad setką osób, które w różny sposób zetknęły się z panem Michalkiewiczem. Tysiące ludzi mówią jego językiem, oryginalnym językiem, używają jego wyrażeń w rozmowach prywatnych. I chciałem zwrócić uwagę na to, że on jest oryginalny, bardzo oryginalny. Nie znam drugiego tego autora w Polsce, dlatego że wymyślił swój własny styl, niepowtarzalny. Wystarczy przeczytać 2-3 zdania i czytelnik jako tako zorientowany od razu powie, a to na pewno jest Michalkiewicz. Rzeczywiście, tak jest. I stworzenie własnego stylu w literaturze, w piśmiennictwie, w publicystyce to jest wielka sprawa. Rzadko się to komu udaje. Dotarłem do wielu materiałów archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej związanych z panem Michalkiewiczem z okresu z lat 70. i 80., kiedy był inwigilowany przez służby komunistycznego państwa. Chociaż nazywany jest Michalkiewicz felietonistą, to tak naprawdę on jest komentatorem. I te jego teksty to jest połączenie felietonu, a więc formy bardzo erudycyjnej, zabawnej, wesołej, z głęboką wiedzą historyczną i z głęboką analizą rzeczywistości politycznej. I te jego tak zwane felietony tak naprawdę w moim przekonaniu są komentarzami pisanymi w formie felietonu, a jednocześnie w formie niebywale literackiej. Literackiej. To nie jest publicystyka, to jest po prostu literatura. Dotarłem także do wielu, wielu innych źródeł, jak choćby do Archiwum Unii Polityki Realnej. I udało mi się zdobyć również wiele zdjęć z różnego okresu życia pana Stanisława Michalkiewicza. To jest po pierwsze wspaniały człowiek jako taki, znaczy jeden z rzadkich ludzi, którzy traktują życie serio, którzy nie rzucają słów na wiatr, jak coś tam obiecają, to dotrzymają, pamiętają o ludziach i tak dalej. To jest rzadko spotykane, bo w dobie szybkości, kiedy wszystko się robi szybciutko, 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 no to ludzie czasami zapominają o najważniejszych rzeczach. Polityka była zawsze obecna w naszym życiu. Można powiedzieć, że antykomunizm taki konkretny wyssałem z mlekiem ojca. Michalkiewicz, jak go znam 50 lat, jest człowiek o wielkiej prawości, wielkiej uczciwości osobistej, a także o wielkiej odwadze cywilnej. Mojego ojca uważam za to takie może niepopularne dzisiaj, już trochę zapomniane słowo, za człowieka prawego. Co to znaczy? To znaczy człowiek, który jest uczciwy wobec siebie, uczciwy wobec innych i ma swoje zasady i ich przestrzega. Tu od razu mówię, że ja z wieloma poglądami mojego ojca się nie zgadzam. Wiele rzeczy, które on robi, ja uważam za złe, a nawet szkodliwe. Natomiast nigdy nie mogłem odmówić mu osobistej uczciwości, kręgosłupa ideowego i poświęcania i postępowania w zgodzie z tymi zasadami. Jest to człowiek naprawdę idący własną ścieżką i tę ścieżkę dobrze udeptaną, on wie, co mówi. Mam takie poczucie, że jestem już na ostatniej prostej. Jest to ostatnia prosta, ale bieg jeszcze nie jest ukończony. No i liczę na to, że gdzieś tam dobiegnę. No, jak już dobiegnę, to wtedy rzeczywiście wiele śladów po mnie nie pozostanie poza książkami. No i tą biografią, na którą namówił mnie pan Tomasz Cukiernik, za co jestem mu ogromnie wdzięczny oczywiście. Jeżeli podobają się teksty, jeżeli teksty nawet porywają, no to człowiek chciałby wiedzieć, jaki jest właściwie ten autor, jak on jest widziany przez różnych ludzi, jaki też człowiek. No mam nadzieję, że ta biografia,
którą pan Tomasz Cukiernik przygotuje i wydaje, no, że wprowadzi wszystkich, tak powiem, fanów Michielkiewicza, no właśnie w tę taką trochę głębszą materię, jaki to jest tak naprawdę człowiek. Myślę, że ta książka przyniesie satysfakcję wielu tysiącom ludzi, którzy Michielkiewicza czytają. Poznałem wiele tajemnic, wiele faktów, które niekoniecznie są znane szerszej publiczności na temat pana Michalkiewicza i myślę, że właśnie te wszystkie informacje i fakty zainteresują osoby, które lubią czytać jego felietony, lubią czytać jego komentarze, czy też lubią oglądać jego nagrania. W ogóle się dziwię, że jeszcze żadna biografia Michalkiewicza się nie ukazała, bo to jest człowiek, który zasługuje ze wszechmiar na swoją biografię i mam nadzieję, że ta książka sprostała zadaniu, czyli jest co najmniej tak samo dobra, jak sam jej bohater. Zachęcam Państwa do zainteresowania się tą moją biografią, no i do przeczytania z przyjemnością.